Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnie. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu dzisiaj jest wyjątkowo gość specjalny, Błażej Żuławski. To ja yy, i dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie i zastanawiają się, dlaczego w tych dwóch odcinkach jesteśmy tak samo ubrani, to dlatego, to dlatego że, że nagrywamy nagrywam je jednego dnia. Tuż po sobie, tak? Dokładnie. Ale tematy będą znacznie różne. Mianowicie będziemy rozmawiać o samochodach marzeń. Tak, dokładnie, bo sobie pomyślałem, że to by było fajne, jakbyśmy pogadali o takim na przykład top 5 garażu marzeń realistycznym mm -hmm. i niereali, re, nierealistycznym. To zacznij od swojego nierealistycznego. Dobra. To mój nierealistyczny garaż marzeń. To dajmy, że w ogóle się do tego nie przygotowaliśmy. Nie, ale jestem w stanie mi tego szybko uszyć. Mm -hmm. ehm, to by był... Ktoś tam chodzi w tle. E, tego nie słychać. Jest, gdyż jesteśmy na terenie studia Radio Campus. W którym właśnie dwie akity? Nie. Tak właśnie dwa psy przeszły jakieś. Hakite. Miałem kiedyś akitę, ale musiałem ją oddać, bo próbowała zjeść mojego kota w pierwszym tygodniu w znajomości z nim, więc um, jednak postanowiliśmy ją zwrócić. To było straszne, ale jednak bo to podobno kot jest był z nami. To pierwotna czy coś takiego, jedna zy, i one są dosyć one takie. One są takie, że z niedźwiedziami wal, walczą, właśnie, więc tak. generalnie ten. Więc jednak zobaczyliśmy ten, ten rys takiego psa, który poluje, i jednak stwierdziliśmy, że nie możemy tego zrobić kotu, który jest z nami już 10 lat. A pies że był z nami tydzień, dokładnie, tak, dokładnie rozumiem. tak. Więc wychodziły akity, bardzo przepraszamy. Więc, um, wiesz jaki jest problem z nierealistycznym garażem marzeń? Jest taki, że, że, jest że nie tylko jest nierealistyczny, ale jest też taki, że masz wrażenie, że nigdy byś nie jeździł tymi samochodami, bo nie może jest to kwestia jakaś taka psychologiczna przez to, że ciebie na nie nie stać realnie, a tylko o nich marzysz. Więc nie jesteś sobie w stanie wyobrazić swojego podejścia, co by było, gdybyś na przykład wygrał w... Jak się nazywa, ten euro pod tam 928 milionów złotych, czy There's tam jest chyba 100 czy nawet. tam ileś, czy, czy nie wiem, no powiedzmy, zrobił firmę pod tytułem Amazon i nagle był bezosem i mógł sobie kupić wszystko. Mm -hmm. Jakie byś miałbyś podejście do tych bezcennych samochodów, które byś posiadał w tym nierealistycznym garażu marzeń top 5, czy byś y, w ogóle nimi jeździł, czy byś właśnie się bał nimi jeździć, czy miałbyś przyjemność zjazdy nimi i tak dalej, i tak dalej, bo tak. Bo ja myślę, że w, tym, w nim byłoby na pewno moim, byłoby Ferrari 250 SWB albo 250 GT Lusso. Hmm? Mm -hmm. E, na pewno byłby. Dlaczego wszyscy tak się pasjonują 250ką short wheelbase? To jest piękna. Znaczy oprócz I tego, tego, że tego jest składne. samochodem wyścigowym, tylko że w cywilnym ubraniu. Okej. Okay bo Turing może prowadziłeś. GT3 Turing? Nie? wiesz. Nie no, nikt tego nie prowadził, bo to warto jest 27 <laughs> milionów euro. W związku z czym, jeżeli nie masz kolegów w DK Engineering w... Tak jak, jak Sintro Glass. Glass czy Amy Shore w, w Anglii, a w Polsce wiadomo, to że są w Warszawie jakieś te starosy, to już jest wielkie wydarzenie. I zresztą fajnie, bo jest jedna żółta teraz, z tego co widziałem, na francuskich blachach czarnych z, chyba Paryża. Super, mam nadzieję, że ten właściciel nie zdejmie tych blach będzie musiał, ale że na nielegalu będzie jeździł, na czarnych, paryskich, um, to, to, no to my jeszcze nie jesteśmy na tym poziomie, no nie? No mm -hmm. nie, nie mieliśmy żadnego Pink Floyd, nie mamy żadnego Nicka Masona, który mógł sobie kupić 250 GTO, jak była nic nie warta i jeździć nią, wywozić nią córki do szkoły i tak dalej, i tak dalej, bo on tam, byłem w Villa d'Esta, jak on opowiadał to, że, właśnie go tam Simon Kirsten go spytał, Nick, Mamy przed sobą dosyć wyjątkowe Ferrari 250 GTO, ale może jako właściciel, nie tylko juror, opowiesz jak to jest w ogóle jeździć tym samochodem. On mówi o, wspaniale. Moim 250 GTO jeżdżę na co dzień, <ścoughs> dlatego że jest to przede wszystkim ze wszystkich moich klasyków najbardziej niezawodny samochód, jaki posiadam, który zawsze odpala. Który, z którym nigdy nie mam problemów. Dlatego... Mówimy o najdroższym samochodzie na świecie. W sensie tak, 250 tak, gdzie. Tak. Dlatego woziłem nim córki do szkoły, jeżeli nim na zakupy itd, i tak, dalej, i tak dalej. Więc. więc y, y, no, więc tak, więc y, SWB jest jeszcze ładniejsze. Mm -hmm. no wiesz, ten, ten silnik, który tam jest dwunastocylindrowy, po prostu pewnie brzmi tak, że ci spadają buty i, i, i wszystko, w sensie za każdym razem jak słyszysz te Ferrari gdzieś tam na Petroliczys, ktoś tam je, nimi jedzie i tak dalej, Myślę sobie, Boże, co za niesamowity dźwięk, no jest totalnie piękny. Lusso też jest piękne, no i Lusso miał Steve McQueen, Steve McQueen, The King of Cool, najbardziej taki obok Jamesa Bonda, taki prawdziwy jakby wzorzec dla wszystkich tych um, dużych chłopców. No, nie? no i tak wszyscy w sensie... go kojarzą z Mustangiem bardziej, prawda? Kojarzą go z Bulitem, ale, ale wiesz, no na przykład w The Thomas Crown Affair uh, on tam jeździ uh, tym bugiem Mejera Manksa, mm -hmm. uh, tylko że ma tam silnik od Corwera, nie silnik z Garbusa, żeby to dobrze szło. Uh, no ale też The Great Escape motocyklowy, dla motocyklu tam co prawda ten, jak się nazywa, nie Buddykins, chyba tak jak się nazywał ten no kaskader, który skakał przez ten płot, to nie był McQueen, no, ale McQueen się tam ścigał na, na, na takich crossach, wtedy, wtedy myślę, że jeszcze motocykl krosowy nie był do końca tym motocyklem crossowym, który znamy z, z dzisiejszych dziś. czasów. Robił milion, no ścigał się w Le Mans, przede wszystkim, no film Le Mans, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc on miał Lusso, miał też Jaguar XKSS, też kolejny samochód do rozważenia, do garażu marzeń, ale ja bym nie chciał. Okej. Okay. Czyli 250. Czyli 250 na pewno bym chciał e, jakiegoś Bentley'a. I myślę, że w garażu marzeń to byłby. Oczywiście wiesz, w garażu marzeń no limit to pewnie mógłby być jakiś Bentley z jakąś jedyną na świecie taką karoserią e, robioną na zamówienie z, mm -hmm. z aluminium. To pozorem pewnie nie byłoby przez, aż tak tu, trudne. Super Ledgera i, tak no, i tak dalej, to już byłoby trudniejsze. Albo był jakiś tamten Embirico z Bentley czy coś takiego. Natomiast myślę, że wystarczyłby mi, e, wystarczyłby mi spokojnie e, Bentley Continental Flying Spur S3, taki jak miał Keith Richards e, z Rolling Stonesów, mhm. czyli to jest e, S3 z podwójnymi światłami. Flying Spur to jest aluminiowy, z, trochę dłuższy, z takim bardziej wyda, wydatnym tyłem. Czyli mniej taki hashbackowaty, bardziej sedanowaty, bardziej trójbryłowy. Z budżetem no limit może bym chciał tego Kita kupić, żeby mieć po Rolling Stonesie na przykład. Jakby ktoś sprzedawał. Na pewno bym chciał jakiś taki porambany samochód, co nikt nie wie, co to jest. Typu na przykład. 63 co? Mercedesa? Nie, żadnych takich. Na pewno bym chciał jakiś taki porąbany samochód. Bym chciał na pewno Avion Voisin na przykład taki samochód francuski. Jak się nazywa ten taki Citroën, co ma światła, co mu się skręcają? Sam wygląda. DS, Coupé. DS. On to nie jest, to się nazywa DS. DS? Takiego ma też ten perkusista. A, a, SM, a może tak, SM, no właśnie, SM, SM? SM też się skręcają światło. Znaczy SM jest super, ale to jest realistyczna lista marzeń. W sensie, gdybyśmy się postarali w życiu, mm -hmm. to udałoby się to kupić jeszcze. Okay. Natomiast i tak samo. Więc Avion Włazan to jest taki, to jest takiego konstruktora samolotów, firma um, Gabriela Voisin. E, takich niesamowitych samochodów, które miały różne takie dziwne rozwiązania w, przed wojną, jak na przykład hydraulicznie otwierany dach, e, częściowo szklany, e, który miał taki jakiś śru, śrubowy mechanizm, i ten dach się cały cofał i był twardy, i te, te samochody wyglądają totalnie jak takie porąbane żuki z jakimiś spornikami, ale to wszystko jest tak zrobione bardzo też niepięknie. Czyli on to robił tak utylitarnie, że na przykład tak jak nie wiem, jakaś Hispano Suiza czy czy e, Isotta Freskini mają maskoty, tak jak Rolls-Royce, wiesz, takie... Te... To jest odcinek, doglądaj do na YouTubie. No? Ma, ma, ...maskoty mm, korka chłodnicy, no nie, tak mm -hmm. jak Rolls-Royce ma Spirit of Ecstasy. No, tak ten ma... No to Hispano ma, Hispano ma taką czaplę z takimi skrzydłami do dołu. E... Już nie, ma, Pierce Arrow, ma takiego strzelca. No to wszystko są. To wszystko są um, takie totalne um, dzieła sztuki. W sensie. To są rzeźby, no nie? Mm -hmm. W sensie, rze, rzeźby um, zrobione przez kogoś. No to a Voisin ma, ma takiego um, jak, um, chyba orła, który jest tak po prostu po chamsku. Wycięty z takich kilku kawałków blachy. Jak po prostu, jakby ktoś to zrobił po prostu w warsztacie w 5 minut. I to, ale jednocześnie bardzo szlachetnie to wygląda i ładnie ta mm -hmm. prostota. Więc z takim, takim samochodem, żebyś pomyślał, że to jakiś jest prototyp z czasów, kiedy nie robiono prototypów. No i co jeszcze tam by było na tej mojej liście? No same zabytki, właściwie. To mam już trzy zabytki, no to może teraz trzy nowoczesne w miarę. Myślę, że um, chciałbym Ferrari 575. Albo okay. 550? -tkę. Bad Boys 2. Mm, coś takiego? W manualu, w mm -hmm. jakimś fajnym kolorze, grid join grid na przykład, i z jakimś fajnym wnętrzem, albo zieloną. O, zielona była ładna. Ten, green ten, jak się mówi, ten over green, green over ten, jest ten Instagram. Zielona na zewnątrz, brązowa na środku. Chyba po prostu. Tak. Um, I ile już mamy, cztery? To byłoby mm -hmm. top pięć. I Yaris Gier. <laughs> no co, ale to jest nierealistyczne, bo nie da się tego kupić. W sensie da się, ale z przebitką. No, trzeba, no, tak. no. I Yaris Gier do jeżdżenia po bułki na co dzień. Mm -hmm. O, i to była nawet to bezsensowna kolekcja. Top 5 to jest za mało. Więc to jest moje top 5 nierealistyczne. Ja prawie w ogóle nie znam się na zabytkowych samochodach. W sensie takich cenionej starej motoryzacji, którą ty wymieniłeś tutaj. Ja prawie, że, ja po prawie, linii, że śliniąc się do mikrofonu. Ja poszedłem po linii najmniejszego oporu, dlatego, że te tak naprawdę to trzeba by zrobić research, bo te samochody, które są naprawdę pożądane, to występują w pojedynczych egzemplarzach i to są mm -hmm. naprawdę jakieś tam typu jakaś Alfa Romeo, którą robił Scalione, która by jest jakimś nie wiem, studium aerodynamicznym, to są te baty, te wszystkie jakieś takie, które są, przypominają nietoperze, te niesamowite Alfy. I to, i to są rzeczywiście w jednym egzemplarzu robione przez tych, bo wiesz jak to było w dawnych czasach, jak nie było nadwozia samonośnego. Tak, tak, to Bentley robił tylko nadwozie tak naprawdę, znaczy, znaczy po podwozie, robił podwozie z silnikiem, nadwozie a każdy robiło, mógł tak. uszyć takie nadwozie, jakie chciał, dokładnie. No więc były te wszystkie niesamowite firmy, jakieś od, dlatego to się nazywa tam AJ Moliner Park Ward w, w Rolls-Royce, bo to była firma nadwoziowa, ale też był jakiś Brewster w Rolls-Royce, był Hooper w Rolls-Royce, który robił na nadwozia. Były te wszystkie takie niesamowite filmy tych, um, które robiły te samochody o kształcie kropli wody tak zwane, czyli mm -hmm. Figoni Falaski. Um... To było też śmieszne, bo te samochody były robione tak na pokolenia, prawda? To znaczy kupowałeś to podwozie Rolls-Royce albo Bentleya i później, jak ci się zmieniała potrzeba, na początku robiłeś sobie go jako kupę i potrafiłeś zmienić podwozie na inne. Totalnie tak, albo właściciel zmieniał, no tak. patrzymy, no, ale wolę kabriolet, no i tam zmieniali. I na przykład był taki Rolls-Royce, którego prezentowano w Villa d'Este, który chyba właśnie zaczął swoje życie jako e, taki kabriolet, three position cabriolet, czyli że tam właściwie Dach w trzech pozycjach możesz otworzyć, ale jest to samochód, jakby dzisiaj byśmy nazwali limuzyna, czyli mogący usadzić y, pasażerów wygodnie z tyłu, a kierowca jest Siedzią po prostu szoferem mhm. i, siedzi na, i siedzi, może nie na zewnątrz w tym samochodzie, ale jakby siedzi oddzielnie. A potem ktoś go przerobił na y, taki samochód bardziej dla dżentelmena kierowcy, czyli że. Właściwie cała kabina pasażerska i wszystko, co jest interesujące, zostało przeniesione do przodu, a z tyłu było tylko takie małe siedzenie, na, tak, na jakby na teściową. Tak to, tak to się nazywa w Angole też tak mówią, że to jest otwierane, takie, że jakby jest mhm. częścią, jak częścią tak, nadwozia, Jest częścią nadwozia, ale jak otworzy, to tam jest siedzenie i ten goleś mhm. był jakimś majorem w Indiach. Aha, no był jakimś dobrze. kapitanem czy majorem w Indiach służącym, któremu, który stracił nogę, więc wrzucał tam swoją drewnianą nogę. Do tyłu, na przykład, miał tam swój kompartment, w sensie, przedział na swoją drewnianą nogę. No. Więc, um, jak go tam piła ta proteza, czy coś takiego. Więc, um, więc, tak, dokładnie. Ale wiesz co, to jest ciekawe, co to powiedziałeś, bo myślałem o tym ostatnio, jak oglądałem pogrzeb księcia Filipa. Eee, I nie w związku z tym landrowerem, którego on zaprojektował dla siebie e, przez te wszystkie lata, żeby tam e, tą trumnę można było na tym landrowerze położyć, ale w związku z tym, że e, e, Niesamowite jest to, jak wyjechały wszystkie samochody, które należą do. Znaczy pewnie nie wszystkie, ale jakby reprezentacyjne Rolls Royce i Bentleye, które należą do rodziny królewskiej, po mm -hmm. to, żeby ich zawieźć do tej kaplicy w Windsorze. I, I właśnie siedzieliśmy z kolegą i komentowaliśmy, że, że to były takie czasy, gdzie w ogóle jakieś takie pojęcie gwarancji było. Um, było czymś abstrakcyjnym, bo te samochody były robione na zawsze. No a ile pan chce, żeby pański Rolls-Royce wytrzymał? No jak to, ile? Na zawsze, no na zawsze. I oni, i tam był ten, te, i to, tam do, dobrze widać, to jest, było jak oglądanie naprawdę transmisji z innej planety, bo ta Wielka Brytania i ten, ta pompa tego pogrzebu mimo te, tej skromności też spowodowanej COVID-em i tak dalej, było jak sobie myśleliśmy, że ostatni taki kraj na świecie, w którym jest coś takiego możliwe. I to jest po prostu, było jak oglądanie streamingu z alternatywnej rzeczywistości. No wyobraź sobie coś takiego w Polsce w ogóle, jeszcze na takim poziomie estetycznym i wykonania, itd, tak i tak dalej. I w tym właśnie te Pamiętam samochody. samochód tam przyleciał duży samolot. Jak co? Jak rok temu przyleciał duży samolot? No nie, no my mamy, możemy żenujące tylko coś zrobić. Wyobraź sobie, nie wiem, tfutfut pukać, bo nie życzę nikomu nic złego, że nie wiem, z pogrzebem Andrzeja Dudy i co, i narty na BMK jakąś wrzucają i jego kask. A tu było coś takiego, że podjechała dorożka, którą Filip się, to się pewnie jakoś nazywa ta dorożka, jakaś kolaska, czy jakieś inne, coś, nie znam się na dorożkach, nie mogę się znać na wszystkim. Którą on się ścigał, i na siedzeniu pasażera siedzia, leżały jego rękawiczki, szalik i czapka. Który, których używał, kiedy powoził, jak się ścigał. I to było super wzruszające i za tą dorożką wjechały te samochody i sobie pomyślałem, no jest coś takiego w tamtejszym myśleniu, że to miało być rzeczywiście na zawsze i szczególnie jak robiłeś dla rodziny królewskiej, to już tym bardziej miałeś starałeś. poczucie, mhm. że to musi być na zawsze i oni to wykorzystują na zawsze. To znaczy te samochody są, jeżdżą i oni z, z nich korzystają, więc tutaj jakby wiem, że to, co powiedziałeś, nie było bezpośrednio z tym związane, o czym ja mówię, ale jakoś tak mi uruchomiło taki, takie coś, że tak, no, rzeczywiście trochę było in, inaczej ludzie myśleli wtedy no, o, o, tym, o tym, co kupowali. Szczególnie, że tylko ci, tym że tam Ford wymyślił samochód dla mas, ale, ale, ale rzeczywiście ten samochód był jakimś takim specjalnym wydarzeniem i w związku z czym... Ci bogaci, ludzie, którzy je kupowali, też in, in, innym mieli mental w stosunku do tego produktu, który sobie tam zamawiali, cyzelowali itd. tak No teraz się myśli o samochodzie tylko i wyłącznie jako o narzędziu, prawda? No głównie no. Nawet jeżeli kupujesz, myślę, McLarena albo, albo Lamborghini, to, to wydaje mi się, że to, to jest tak sp spopularyzowane narzędzie, że, że to nie jest to samo. Myślę, że jak cię mija. Jedziesz sobie, nie wiem, jakąś drogą dwupasmową i mija mijacie Aventador SVJ, SVJ, to myślisz sobie, no dobra, Aventador SVJ, ale jak w, wiesz, w jakimś 34 roku jechałeś powozem po zaprzężonym w konie, po tym jak. jak Clarkson kiedyś zresztą używał takiego porównania, że po tym jak stałeś przez tydzień, przez tydzień w kolejce po chleb. I nagle mijały cię Bugatti Atlantic z magnezowym nadwoziem, któreż potrafiło iść tam, wiesz, 210 na godzinę czy ileś, bo miało wielki kompresor i 8 cylindrów. No to to było takie coś, jakby ufa dzisiaj wy, wy, wylądowało. No. Tak Czyli daje. tego, czego nam brakuje, to większego zróżnicowania klasowego i. Powrotu nie, absolut, nie, absolutnie nam tego nie brakuje. To jest właśnie ten problem, że z drugiej strony wiązało się to z tym, że ludzie głodowali. No. Mm -hmm. Więc to jest jakby... Nigdy nie było lepiej niż jest teraz, pomimo tego, że wielu osobom może się wydawać, że jest odwrotnie. Jest najmniejsza śmiertelność noworodków w historii świata, najmniej ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa w historii świata, najmniej osób umie czytać, więc największy dostęp do edukacji. Tak Najwięcej samo... osób umie czytać najwięcej osób umie czytać, najmniej osób nie umie, mm -hmm. <laughs> sorry podwójne zaprzeczenie um, i, i tak samo sytuacja kobiet, w, w, która się poprawia generalnie też i coraz więcej dziewczynek ma dostęp do edukacji co nie jest oczywiste w krajach po, poza Europą i tak dalej i tak dalej natomiast no to różnica kiedy widziało się to nie, bogaty no, i była nie inna. No, jest też minus w tym że um, um, Trudniej nas zaskoczyć. Tak, że po prostu nie ma takich, jest mało takich spektakularnych projektów tworzonych przez ludzi. Chociaż Chyba są ogromne, sztuka chociaż, jest sztuka ogromne To jest prawda? bardzo ciekawe w sumie, bo są ogromne różnice społeczne, mhm. ogromne, ale nikt nie buduje, jakieś, nie funduje jakiejś no, katedry. Są nam niepotrzebne i ogólnie kościół jest problematycznym tematem, ale. Nikt nie funduje jakiegoś spektakularnego, ogromnego czegoś, co sprawi, że cała, a, cała ludzkość, cała ludzkość Buarę, będzie zachwycona. No tak, ale wiesz, prywatny jacht to ogromny, obrzydliwy w wielkości statku. Hmm. Jest bez sensu. A, a, katedra? a jak ktoś katedrę wybudował, no to to przynajmniej było jakieś, albo nie wiem, jakieś wielkie muzeum typu Guggenheima. Rozumiesz? To, to miało jakiś sens, no. Czyli e, nakłaniamy bogatych tego świata, żeby, żeby budowali, budowali ekscytujące, wielkie rzeczy dla ludu, tak? No tak, żeby nie budowali tylko wieżowców, ale też... Na czym mogą zarobić. Na czym mogą zarobić i jachtów, które są po prostu przedłużeniem Michego. ale przynajmniej jak mają sobie przedłużać jego, no to niech coś zrobią fajnego z tym ego. Na przykład wybudują bacówkę. Dlaczego bacówkę? To już to jest taki. Nie, ty, Mikołaj, ty nie możesz robić na antenie. Insajderskich do dowcipów, których nikt nie zrozumie. No, no dobrze, bo... dobrze, dobrze. Chodzi o to, że w mieście Warszawa ktoś postanowił w parku jazdowskich zbudować. Miasto postanowiło, nie ktoś. No to ja, ktoś w mieście ktoś wydał tę decyzję. Pewnie był jakiś pewnie przetarg i ktoś ten przetarg wygrał. Jak to ze wszystkim od projektu po wykonanie? No nic. W Parku Jazdowskim, ktokolwiek mieszka w Warszawie, to pójdźcie sobie zobaczyć. Jest najbardziej obrzydliwy plac zabaw w Polsce, który w ogóle nie pasuje do tego reprezentacyjnego miejsca. Wygląda jak narzędzie tortur z betonu i stali dla dzieci. Z którego, część, którego części wyglądają jak spacerniak więzienny i jeszcze do tego jest okraszone elementami drewnianymi przypominającymi bacówkę, co się nijak ma do traktu królewskiego i tego, co z niego zostało zresztą. Yy, I tych wspaniałych kamienic i pałaców, które są dookoła i tego zabytkowego parku, no wygląda to, nie da się tego inaczej ująć i nie jest to chyba przekleństwo, jak tak powiem. Jak... Okej, okay, dobrze, to przejdziemy do mojej Wymarzonej piątki. No, może da, graliśmy na czas, to miałeś czas sobie ją ułożyć. Um, nowy Mercedes EQS, który oferuje 700, 770, 770 km na jednym ładowaniu. Okay. Bo jest nowoczesny, a wszystko co najnowsze jest najlepsze. Mm -hmm. Tak też zresztą mówi e, May, tak? Jak... Tak, May tak mówi, tak. Że nie kupujesz sobie zabytkowego telewizora. Tak. Dokładnie, więc EQS, bo jest najnowsze. Mm -hmm. Kupiłbym sobie... Rozumiem to. Alfa Romeo 8C, ale nie w tej wersji takiej zwykłej, tylko disco volante, disco volante mm, Bo miałem ją na tapecie nice. od 10 roku życia. Mm -hmm. I jakby to jest samochód, który chciałbym mieć. Nie po to, żeby nim jeździć prawdopodobnie, tylko po to, żeby się na niego patrzyć. Tak. Zawsze mi się podobał F type, ale wydaje mi się, że w tym wymarzonym garażu to, to jednak. O, to jest I taki bardziej się... osiągalny F-Type. To jest osiągalne. No. no. To jest tak, że jak stanieje, to będziemy mogli sobie kupić. On, on tanieje, on codziennie tanieje, mm -hmm. to jest cudowne. Tak, tak. F-Type z V6 teraz jest w granicach tam poniżej 200 tysięcy złotych, no. co jest tak Jeszcze chwila i będzie za stówę i wtedy tak. kredycik I... i... No, wiadomo. Także... E... Poza tym dwie kupety, disco i F-Type. No, jak miał to disco to będziesz to ustawisz tego f a on będzie wyglądał jak, wiesz, samochód dostawcy pizzy obok, no. Mimo, z całym szacunkiem okay. dla ftp z fałszywską, który jest jednym z najlepiej jeżdżących samochodów na świecie. Um, także Blisko Volante, mm -hmm. EQS. Mm -hmm. A jako trzeci, hmm. chyba Porsche 356. No, fajny pomysł, takie wczesne. No, no fajny pomysł. Porsche 356, ale FQP a tak. nie, nie, nie w spiterze I, i, I z nartami na, na dachu. Nie wiem, ja może chciałbym mieć takie srebrne, z możliwie podstawowymi tymi felgami, nawet z tymi no z, takim srebrnym, wy, wypukłym. Jak, no tak, tym. dokładnie. No. E, to by było To się nazywa, to się nazywa moon hubcaps. Moon hubcaps, tak? Tak, bo to, no bo to jest księżyc i to są kołpaki, nie? Więc, bo tam pod spodem jest felga ze śrubami. Więc to są... I teraz mi przypomniały się który mi się strasznie podoba, ale nie wiem, czy należałoby je wsadzić do garażu, garażu marzeń. I to jest korweta, którą jeździli e, kosmonauci NASA. Mm -hmm. ta, ale która? Ta z dachem, z, ze szkła cała. A, z... znaczy nie ze szkła, no, to, to jest czekaj, C-1, C-2, to jest C-3. C-3, C3, Stingray. C3 no. Stingray. Ona jest przepiękna, ale nie chyba, chyba nie do garażu marzeń. No, ale to one już są bardzo drogie, więc już mogą iść do garażu marzeń. To już jest ten. Tak samo jak te wszystkie. Ale jak już mam, jak baracudy, już mam to Porsche, to nie to jest tak... taki... Ameryka to w ogóle nie jest taki zły wątek. To jest taki, że się zapomina, ale wiesz, taki Plymouth Barracuda, taki chemii, mm -hmm. jak w, to, to one są teraz strasznie drogie. To to już jest takie no, typu turbo nieosiągalne. To już nie jest um, jakiś tam taki masłkar, co sprowadzisz bez problemu. Mm. Jeszcze Kuda Cabrio, to już w ogóle, Jesus. tak jak Nasz Bridges jeździł w serialu Nasz Bridges z Donem Johnsonem. Nie do kupienia, nie do rady. To idąc wątkiem jakichś takich samochodów z filmów, A, Wiesz, bo... bardzo mi się podoba z wyglądu pierwszy GTR, ale nie R32, tam 32, tylko ten wiem, wcześniejszy. Wiem, wiem, wiem. On tak. wygląda rewelacyjnie. Tak, zgadzam się. Ale w życiu nim nie jeździłem, nie mam pojęcia, czy chciałem go mieć. I nie Ale wiem wie, też, jak co? wygląda w rzeczywistości. Ale Na zdjęciach tym... mi się strasznie podoba. Jest coś w tym fajnego, bo y, jeśli ktoś oglądał kiedyś te takie japońskie serie Best Motoring, co tam Keiichi Tsuchiya i ci wszyscy goście jeżdżą to, to, to toge w lesie bokami i tak tak dalej... To Japończycy robią też tego oryginalnego AE86 i tych pierwszych gtr ów robią konwersję na gaźniki. Okay. I wtedy one mają te wszystkie takie i robią oczywiście to wszystko ładnie. Mm -hmm. Więc są te trąbki, przepustnic takie wypolerowane pod maską, itd, tak, dalej, i, tak dalej, I to wygląda totalnie zajebiście. Totalnie. I brzmi zajebiście, i w ogóle jestem za. To do garażu marzeń, bierz. I fajny, i fajny taki tak zwany Left Field Choice, czyli taki nieoczywisty wybór. Że nie tam ten właśnie Kurde Lusso czy, czy SWB. Ja poszedłem po prostu po, totalnie na, leni, na leniwca. Tylko ciekawy samochód dla prawdziwego entuzja entuzjasty. Podoba mi się. Widzisz, powiedziałem ci komplement. Dziękuję serdecznie. E, to pierwszy raz. się zdarzyło. Dokładnie, bo normalnie zawsze ci wysyłam SMS-y, jak robisz błędy językowe i mówisz na przykład Rolls Royce, Royce zamiast Rolls Royce. Tak. Podobno też powiedziałem kiedyś Lamborghini. Powiedziałeś. ale, ja. ale, ale to, to już mi wstyd przed przedstawiał. I, I coś jeszcze, ale już nie pamiętam. A, A i mówicie notorycznie z przypadkiem, mówicie Maserati przez 2T. Co mnie po prostu dobija. No. I Lauryn i Clement, nie mogliście wymówić. A ty zamiast przez pół mówisz masturbację, wydaje ona... mi się, że zamiast... mi się że przegrywam i ja odbijam piłeczkę. Nie ma. Wydaje mi się, że nasze błędy przy tym są jedynie. To prawda. Jak... Powiedziałem nanoniza nanonizacja zamiast jonizacja. No, to było ciekawe. Anyway. I zostaje e, jeszcze piąty samochód. Piąty, tak? no? E, bardzo, bardzo mi się, strasznie mi się podoba. E, RX7. E, to, które było w szybkich i wściekłych. Najlepiej z tym bodykitem e, dokładnie. W Waleside. side, tak, ale to, to też jest raczej osiągalne. E, jeśli bym bardzo chciał. Mhm. Bo te samochody nie są drogie, bo one nie się psują A nie strasznie. chciałbyś i e typea na przykład oryginalnego, jakiegoś flat floor, no one też już są teraz po jakieś 200-300 tysięcy funtów. Nie, Więc nie. to też nie jest coś takiego. Teraz Jaguar zrobił przecież, o jesteśmy podcastem motoryzacyjnym, to przecież Jaguar zrobił tą serię nowych e-Type'ów, które wyprodukowali. Mhm. Tak, też oglądasz Sim No, to, to nie chciałbyś takiego e-Type'a? Jak koledze i miała też tylko fioletowego. on, on miał chyba e, takiego niebieskawewo srebrnego. Nie, bo to jest samo, którego musiałbym się bał używać. Naprawdę? Mm -hmm. e, I tak jest świetnym samochodem. Ja kiedyś jeździłem dzięki uprzejmości. Może zepsuć według mnie. Dzięki uprzejmości. To dziewczyny, dziewczyny, która ale... mnie dzisiaj nienawidzi. Jeździłem takimi typeem na co dzień. Tylko, że Cabrio. E, w sensie open top coaster. I to nie był. To był taki odrębną. Po renowacji? Po renowacji 3,8. Rzędowa szóstka to jeździ jak taka oldschoolowa MX5. Świetnie jeździ. Okay. Ma względnie niezależne zawieszenie z tyłu. Musiałbym się zakochać na w takiej ramię pomocniczej. Jesz Hamulce, mega mocny silnik, mega lekki. Mało tylko miejsca w środku, takie wielkie cygaro. Zasuwa na maksa, idzie bokiem po rądzie. Co chcesz, robi. Ja bym ADS. chciał mieć, jakiegoś tak, ja mieć jakąś taką limuzynę, albo coś, czym mógłbym radośnie pokonywać trasę. Czy ja mogę coś zasugerować? Co by do ciebie pasowało? No, boję się. Mercedes S600 Pullman. A, okej. Okay. Taki jak. Taki jak, taki jak, ja, taki jak no. A najlepiej też w ogóle opancerzony na przykład, jeszcze dodatkowo. Tylko to jest wielkie. Też obałbym się tym jeździć. Ale wiesz co... Ma głośny bo, klakson za to, lubię głośny Ma głośny klakson, klakson według tego, co Clarkson pokazywał. Tak. Natomiast y, jakiś tam Duda, Legends, czy jakaś inna taka firma zajmująca się klasykami, w Topaczu kiedyś takiego pokazywała po restauracji na sprzedaż, bardzo ładnie zrobionego, z jakąś taką burgund wiśniową skórą w środku, z działającą lodówką w fornirze, jakimś tam orzechowym i tak dalej. Tak sobie pomyślałem, ponieważ ten samochód ma wszystko to, co Clarkson właśnie udowodnił, nie potrzebujesz już dzisiaj telefonu na kablu, no bo masz w kieszeni mhm. albo słuchawki. No to właściwie, jeżeli jesteś yy, yy, oligarchą, yy, to dlaczego chciałbyś mieć ten właśnie nowy EQS, o którym ty powiedziałeś, jeżeli możesz być 10 tysięcy razy bardziej stylowy, a równie wygodnie ci, wszystko działa, klimatyzacja działa i tak dalej, szyby są elektryczne. I um, w takim S600. Wiem, co bym chciał mieć? I to nie od tego, czy to garaż marzeń, czy, czy zwykłe. Zawsze chciałem mieć Raptora F150. Mhm. Tak. No. I to jest taki. O, i to jest kolejny fajny temat. Możesz sobie zapisywać na następne podcasty, jeśli chcesz. E, samochody, które przekraczają granice klasowe i ekonomiczne, dlatego że to jest taki samochód. Ja studiowałem socjologię, to brzmi jak mój temat. Eee, na, na to jest to co zrobił iPhone. To jest to co zrobił iPhone. Ty masz iPhone'a, ja mam iPhone'a. O, aż się zapaliła latarka na moją twarz. Ale Jay-Z i Beyoncé też mają iPhone'a. Czyli masz gadżet, który oni nie mają jakiegoś innego telefonu, tak jak kiedyś były takie pomysły jakieś telefony wertu, wysadzane diamentami ze złotem i tak dalej i tak dalej. Potem przyszedł iPhone i wszyscy mieli iPhone'a, niezależnie od tego czy y, są JMZ, czy, czy mną, no, nie? Mm -hmm. no i Raptor jest takim samochodem, że typu Sheikh jakiś tam albo Sultan Brunei może mieć Raptora, Ty możesz mieć Raptora i John Smith z Arizony też może mieć, czy Nebraski też może mieć Raptora i wszyscy będą się jarali swoim Raptorem, bo po prostu jest tak kompletny i dziwny. dobry i dziwny i, i zarombisty że po prostu każdy znajdzie w nim, każdy będzie się cieszył w nim z tych samych cech. Dobra, to przechodzimy do twojego garażu osiągalnego. Słucham. No to mój garaż osiągalny to jest taki trochę, tam się samochody rotują, bo oczywiście to jest, zależy od momentu, mhm. natomiast um, zawsze sobie myślę, że za bazę bym sobie wziął mój samochód, który już mam, czyli to 911996. Czyli go zostawiasz, to którego, jest jeden. Którego bym zostawił, bo go bardzo lubię. A nie zamieniłbyś go na nie wiem, GT3, tej samej generacji? I, I czasami tylko mi się na niego nakłada to, że może mógłbym go jednak wymienić na. I właśnie. Wtedy mi wjeżdża GT3 tej samej generacji, tylko w GT3 mam problem z tej samej generacji z wzorem felk, które mi się nie podobają. To Można skręca... zmienić łatwo. skręcanymi. No tak, ale chcesz mieć oryginalny. Mhm. I tym, że jednak GT3 ma ten cholerny spoiler. I. I ten spoiler to jest coś, co jakoś tak ja nie mogę w Porsche kształcie yy, jakoś przeżyć. I niezależnie od tego, która generacja GT3 by to nie była, jest spoiler i ja jakoś cierpię z tego powodu. I jeżeli jadę takim samochodem jako dziennikarz, to zawsze mogę powiedzieć mmm, pożyczony. Ale jakbym miał sobie taki kupić, naprawdę kupić, a jeszcze GT3 RS. Wiesz, z rusztowaniem z tyłu i spoilerem, to, to nie wiem, czy bym dał radę. Dlatego bardzo nie rozumiem ludzi, którzy w tej najnowszej generacji 992 dokupują pakiet sport do zwykłej 911, który powoduje, że masz właśnie to skrzydło jak mhm. z poprzedniego e, GT-3. Mhm. Mhm. Moim zdaniem, to źle wygląda. To po źle prostu. wygląda. No. I chociaż 996 GT3 ma bardzo delikatny ten spoiler. To znaczy nie wiem, może bym się przyzwyczaił, bo może jakbym miał właśnie garaż już swój marzeń i kilka samochodów, to wtedy to by nie musiał być samochód, który spełnia aż tyle funkcji. Mm -hmm. Więc może nie musiałby być taki elegancki. Bo na przykład drugi w moim garażu marzeń, może niekoniecznie w kolejności w ważności. To ja ale bym... tym osiągalnym, ale tym osiągalnym to chciałbym mieć Subaru imprezę GTK ze skrzydłem i za złotymi felgami. Okay. I jakby najlepiej niebieską I najlepiej był... niebieską, nie... no. Ale też widziałem bardzo ładne, czerwone. Czy GTK to jest ta kupę? E, w sensie on nie ma znaczy, drzwi? E, taki zwykły ten Gietek. E, to ma cztery drzwi. Mhm. Ale jest, była ale, ta jest jedna wersja, wersja. ale są wersje różne i w Wielkiej Brytanii to już w ogóle były tam jakieś. P1, Pro Drive'a, coś tam, mm -hmm. już nie pamiętam dokładnie, ale kiedyś się bardzo dobrze w tym orientowałem, bo to był dla mnie najpiękniej brzmiący czterocylindrowy samochód na świecie, z tym bokserem i zawsze jak jechał na A później Warszawę, przyszedł w 595. Nie, no nie, no to i tak tego Subaru nic nie przebije. I po prostu był ten dźwięk, to od razu widział Subaru, Subaru, jako młody człowiek. Więc bardzo mu chciał spełnić swoje marzenie wtedy i po prostu kupić sobie taki Subaru, Mogłoby być czterodrzwiowe, a jakby było dwudrzwiowe, to w ogóle bym był szczęśliwy jak cholera. Pewnie głównie takie dwudrzwiowe można kupić w Anglii albo w Japonii mm -hmm. i pewnie trzeba by je przełożyć. Bo wiem, że tak robił na przykład Krzysztof Oleksowicz, czyli właściciel Interkarsu. Kupił dwa i przekładał obydwa z Anglii. Um, i, I to by było tam. W tej chwili i to, te, a, i to też są takie nakładające się modele, że mi się wymienia, tak jak z tą GT3 996 i moim 996, albo Bentley Arnash T, mhm. e, albo Red Label Le Mans Series, albo Arnash T, zależnie od konfiguracji, lub starszy trochę Turbo R, tak, który jest bardziej kanciasty. Bo Continental jest jeszcze, Continental R i Continental T, ale one już są Zdecydowanie poza zasięgiem. Nie są, wiesz, miliarder w, mhm. tym, w tym takim nieosiągalnym, ale no są jednak poza zasięgiem. Aczkolwiek w Bentleyu, tym arnaż wyglądasz troszeczkę jakbyś miał miliony, milionów. Tak, no wiesz, no wyglądasz, no tak, tak. No. Myślę, że w, w zwykłym Jaguarze też trochę wyglądasz tak, jakbyś miał dużo pieniędzy, jak takim, nie wiem, co kosztuje pewnie ze 150 tysięcy, nie? Yy, jakiś tam, jak sobie kupisz, jakiegoś takiego z v i m XJ aluminiowego. No, ale jak masz samochód, który, który jest głównie napędzany pneumatyką, yy, która jest napędzana z kolei przez jakiś płyn mineralny czy coś takiego, tam, tam jest, jest jakaś taka technologia w Arnasz i w Turbo Air tak samo, to, to wydaje mi się, że. Nie wiem. Jeszcze bardziej. Yy, wiem, że yy, chyba nie wiem, który z tych kontynentali, no ten, który był. Yy, Silver Shadow'a bliźniakiem, no to tam na pewno jest hydropneumatyka przerobiona przez Rolls-Royce'a, kupiona od Citroena. Nie wiem, jak jest w tych nowszych, szczerze mówiąc, i nie wiem, jaki tam jest rodzaj i system zawieszenia, natomiast po prostu strasznie mi się podobają z wyglądu. Mhm. I, Co i, mają coś I niezależnie, czy jest przedliftingiem, czy po liftingu, ja oczywiście mam preferencje względem wzoru felki, i tak dalej, i tak dalej. Które mi się bardziej podobają, które mniej, bo na przykład Le Mans Series jest piękny, bo ma ładny kolor, ładne wnętrze, ale ma chromowane felgi nie do przeżycia dla mnie, bo wygląda się jak raper. Ale jakby zmienić felgi na skręcane, które były w późniejszych wersjach, to już jest tip top. Więc to jest coś takiego, i, ale też ten typ. Tylko ty nie M... lubisz. Słucham? Tylko nie lubisz. Nie lubię. Jak tu przyjechałem, to słuchałem Notoriusa akurat BAG. Nie, no to ja się wychowałem na rapie. Ale... To dlaczego nie chcesz bo... wyglądać jak jeden? <laughs> widziałeś, co tutaj się dzieje? Czy ja wyglądam jak czarny człowiek? W sensie jestem najbardziej białym człowiekiem na świecie. No więc wiesz, no moja jakby miłość do muzyki zwanej hip-hop, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest, że nie jest mój Czyli wizerunek, się, mój jak Ali G, wizerunek nie, pa, nie pasuje do takiego samochodu. No nie ma szans, no nic z tym nie zrobię. No. Mm -hmm. Tak, no to trochę tak, jak Ali G, No, wtedy tak typu hmm, spogięło go. Ehm, więc te, te Bentleya 2. Myślę, że Turbo R jest jednak bardziej klasyczny i że myślę, żeby na tym się skończyło. Chociaż jest mnie, mniej praktyczny, mniej bym mógł go używać, bo jest mniej nowoczesny. Ehm, więc to jest raz. Mamy już Porsche, mamy Bentleya i mamy Subaru. Następnym krokiem byłoby, uwaga, uwaga. Ja siebie widzę tak bardzo w G-Klasie. Nie wiem czemu. Hmm? Tak. Mógłbyś okay. w tym takim małym Cabrio. No wiem, mój kolega miał takie, bardzo fajny samochód, ale nie, nie widzę cię w nim. Nie widzę się w nim. Nie wiem czemu, ale widzę cię w nim. Następny krok? No. I tutaj będę kontrowersyjny. Gdybym miał taką kolekcję robić samochodów, to następne byłoby Renault Avantime. Mm -hmm. Z v Tylko trzeba by znaleźć w stanie gabinet, co będzie bardzo trudne, bo to są takie niekochane samochody, że pewnie przechodziły przez wiele rąk, ludzie o nie nie dbali, montowali do nich gaz. To, to byłby taki to, i samochód, tak dalej, który tak ty byś dalej. kochał. Ja bym go kochał, i jakbym mógł znaleźć naprawdę albo przywrócić go do stanu fabrycznego, to, to jest to tak dziwne. Jest to, to, tego się w ogóle nie da zakwalifikować. To ani dobrze nie jeździ, ani ładnie nie wygląda, ale jest takie dziwne. Można otworzyć te szyby bezramkowe, te drzwi są ogromne, itd. itd. Myślę, że to by było bardzo ciekawe do jeżdżenia. I zamykając tą piątkę. Miałem przed chwilą coś I w Giel. głowie. Nie, Jarisagier. Nie. A? A wiem. Chciałbym, wiesz, co bym chciał? Poczekaj, bo mamy już tak. Mamy takie osłowo, coś praktycznego: mamy limuzynę, mamy rajdówkę na drogę, mamy samochód sportowy i chciałbym coś szpanerskiego, co jednocześnie tanieje, więc się pojawia w zasięgu. I to by było chyba Gajardo. Okej. Okay. I ga pierwsze Gajardo przed liftingiem. A to niedawno ja, o tym rozmawialiśmy, nawet no Na tych felgach, na których wyszło, srebrnych, w jakimś ładnym kolorze. Ale ja nie wiem. I bym, był, i bym miał i bym po prostu, bo miał superkara. No. Bo jednak fajnie było raz mieć superkara w życiu. To ja nie wiem trochę, jak definiujemy ten nasz garaż, który niby jest osiągalny. No. No także, jakbym na przykład sprzedał swój samochód ten i wziął kredyt, to bym mógł kupić gajardo. Okej, okay, w ten sposób. Mm -hmm. Bo ja sobie pomyślałem, że GT3 Touring 911.2 czy tam 991.2 mm -hmm. byłby takim samochodem, ale to jest raczej samochód tak za 10 lat, ja to tak widzę. Mm -hmm. y który mógłbym sobie kupić. Ale z Supercara to ja bym bardzo, bardzo, bardzo chciał bliźniaczy samochód, czyli r po liftingu drugiej generacji V10 z manualem. Bardzo dobry wybór, zgadzam się. I, tak. i też, y, drodzy słuchacze, y, są to samochody, które się zaczynają w fajne ceny na nie teraz już. Jeżeli znajdziesz takie, bo jak patrzyłem to na samym mobile DE jest ich chyba 10. Także... Tak. A jedna rzecz o R8, bo jeździłem trochę tymi samochodami, mają tą samą cechę co Porsche 911, czyli łatwo się nimi jeździ, widać z nich. Jak w nim siedzisz, to czujesz się jakbyś jechał golfem, a nie jakimś niesamowicie skomplikowanym samochodem, w którym patrzysz na świat przez dziurę w skrzynce na listy i tak dalej, i tak dalej, co też nie jest yy, takie Oczywiste. bez znaczenia. Dlatego, że no tak wszyscy myślimy fajnie by było jeździć kuntaszem, ale jednak nie byłoby fajnie, bo po prostu jest to cholernie męczące. no I po pięciu minutach masz dosyć. Więc to, że cię nie męczy taki samochód jak Audi R8, to jest według mnie spoko. Okej. Okay. Um... Czyli co, R8? Dobra, lećmy szybko. R8: bo się ściemnia. 911, tak. I właściwie które? jakiekolwiek. Z albo ostatniej generacji, albo z przedostatniej. Wiesz, co ja bym tutaj dospecyfikował, bo to jest trzeci, który się na moją 911 nakłada. Jak się robi taki wygodny umysłowo. No. 9911 manual. Albo może być PDK w sumie. Może być. Bo yy, tak. Bo to jest już taki większy, ale nie jest teraz tak, nie jest taki karykaturalnie nadmuchany jak 992, ale już na przykład, bo w moim w trasie nie jest do końca wygodnie, jest trochę ciasno. 997 też nie jest wystarczająco większe, żeby było super wygodnie, a 997 to był game changer zarówno jeśli chodzi o rozstaw kół, jak i rozstaw osi. Ale mnie by I tam denerwował nim... ten system multimedialny. I było ja to w wiem. nim bardzo. Dlaczego, że co? No, że mam na tyle nowy samochód, żebym go nie zmienił na nowe ten mhm. system. I, także nie zrobiłbym tak jak nie wiem w 997 i wziął i wymienił cały ten, ten okay, system. Chodzić o to, że miałbyś Bluetooth. Już miałbym i większość ekran, rzeczy, byłoby mi żal ale kupić nowy starą system. mapę. Ale tak, miałbyś ale miałbym starą mapę i nie miałbym Apple CarPlay, tak. nie miałbym tych rzeczy, z których rzeczywiście bym korzystał. Nie? No tak, 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 tak. I także zmuszałbym się do użytkowania starego systemu i za każdym razem wchodząc z tego samochodu, patrzą, patrzyłbym na ten ekran i jakby. To też jest ciekawa kwestia, dlatego że rzeczywiście coś innego, jak kupisz sobie samochód, który jest Yang Timerem i ma radio na kasety albo CD, i się godzisz z tym, że nie masz, że musisz sobie po prostu jak taksówkarz do, przyczep, do, przyczepić do tak, szyby telefon. na stawkę telefon. Mm -hmm. A jak masz taki, który ma akurat tyle lat, że już jest ten ekran już wszystko jest podporządkowane multimedium. Ale nie ma, nie ma ale nie ma tego, a... o, co potrzebujesz, Dokładnie prawda? Dokładnie tego, co jest najważniejsze, czyli tego, żeby sobie zsynchronizować telefon w pełni. Mm -hmm. No, to ciekawe. Masz rację, tak trochę jest. Także byłbym delikatnie sfrustrowany, dlatego to 9.1.2, nawet najtańsza kariera, tam 380-konna mm -hmm. czy tam te. Byle Była, by, tylko by, telefon. By, byłaby fajniejsza, <laughs> tak. No pięknie. E, co jest smutne oczywiście, ale tak by było pewnie. No trudno na różnice pokoleniowe, widzisz, no. Chciałbym na pewno. Jaki ja samochód kocham tak bardzo, bardzo? Alpina 110 uwielbiam, Clio RS, Trophy. Tak, tak. Są, są, są moimi ukochaniami. A, a na autami. przykład Range Rover albo coś takiego? coś Wiesz takiego, co? żebyś ja tak nigdy, królewsko nigdy poczuć. nie jeździłem Range Roverem. Ale co to ma za znaczenie? Widzisz, jak wyglądają na ulicy i że ludzie w nich tam siedzą tak wysoko? I że Ale ich chciałbym tak widać. mieć taką kanapę. Oczywiście chciałbym mieć jakąś taką kanapę. No, bo na bo przykład bo... coś z stylu właśnie Eriksa 300, tak? No. Tylko najlepszą kanapą, jaką jeździłem, to był Rolls Royce. Wiesz, czego ja żałuję, że nie ma Patryka dzisiaj, bo to bo była by... dużo ciekawsza rozmowa, jakby byliśmy we trójkę. Przepraszam, nie mówię, że jesteśmy nudni, ale sobie tak pomyślałem. On mówi, że ja jestem. Że inny. on jest nie. E... Że on jest jeszcze. On miałby inne spojrzenie on na jest to, inny, tak. no? I to jest. Bo niestal... on by wybrał prawdopodobnie same jakieś sportowe autor. Albo jakieś dziwne, żebyśmy nigdy w życiu na to nie wpadli. I by to jeszcze uzasadnił jakoś inaczej. To prawda. Brakuje mi Patryka. Karolu, może ty przejmiesz rolę Patryka. Mówię tu do Karola Homki, Który nas nagrywa. Tak, on miałby inne spojrzenie na to. No. To prawda. Choć ja wiem, że Patryk uwielbia stare z klasy także tam na pewno by się jedno znalazło. Ja teraz lubię, jak się nazywa właśnie Karolu, a propos Mercedesów, W140? To jest... Mocha. Locha. No. I teraz Sofia Coppola nakręciła film, w którym Bill Murray gra. I, pod, i, pod, I ja oczywiście jeździłem lochą, bo w Infinitum Classic Cars mieliśmy dwie sześćsetki, e, z których jedna była przez chwilę moją służbówką, zanim Seka, 560 przejąłem, po piątku Frankowskim, takiego brązowego. E, ale tak jeździłem byłem taki no typu, no tak, trochę się robią fajne, trochę się robią fajne, ale nadal jeszcze się nie jaram. A teraz zobaczyłem w tym filmie Sofii Coppoli jak Bill Murray podjeżdża lochą właśnie po um, swoją córkę filmową, nie pamiętam jak się nazywa ta aktorka yy, i sobie pomyślałem, o kurde, teraz jest strasznie fajny i teraz bym właśnie takiego chciał i teraz to jest po prostu i nawet zacząłem na otomoto, bo się mówi, że mężczyzna zawsze kupuje swój następny samochód I, i, i coś w tym jest, dlatego że to, co my robimy z naszymi kolegami, ja wiem, że to dzisiaj może być najnudniejszy podcast świata, ale my się przerzucamy Ciągle ogłoszeniami samochodów, które mo, których nie kupimy ale nigdy, tak ale tak. które wyszukaliśmy. Mm -hmm. że ten ma ładną specyfikację i niski przebieg, ten coś i tak I non-stop krążą miliardy. Ogłosy. A ten już <laughs> widziałem, bo mi tam krzyś wysyłał. A ten już widziałem, bo coś i tak dalej. I krążą te samochody, krążą. O, ten fajny, ten fajny ogieł dla klasyków, o, coś tam, coś tam. I właśnie te oglądałem te Lochy i sobie tak pomyślałem, kurczę. No taką. Ta, Porsche i ta Locha też by dobrze wyglądały, uważam, A ja w międzyczasie nie? znalazłem swój samochód. No. Jak... Julia Kuh z Manuelem. Tak. Tak. Samochód tak. już niedostępne i brońcie pani Boże z tymi karbonowymi siedzeniami, mm -hmm. bo były strasznie niewygodne. Mm -hmm. Także to bym wybrał. Bardzo no. dobry wybór. Bardzo dobry Dziękuję. Wybór. Dziękuję. Jedyny problem, jaki mam ze wszystkimi tymi samochodami, o których zawsze mówimy, włącznie z moim, który ja posiadam, że, to jest taki, że, i tym, który ma Patryk, mieszkamy w Warszawie, w województwie mazowieckim, w którym wszystko, Cały teren jest płaski i nie ma żadnych zakrętów. I zawsze sobie myślę jedną rzecz, że jakbyśmy mieszkali w Mediolanie, byli Włochami, nie dość, żebyśmy w ogóle mieli milej pod każdym względem, to kurczę, tam każdy taki samochód od Abarta po tą Julię ma totalnie większy sens, dlatego że w 45 minut dosłownie jesteś w górach. I gdzie są fajne też drogi. to są fajne drogi. Rzym, 45 minut, fajne drogi, gdzie po prostu Półwysep Apeniński jest tak zbudowany, że wszędzie są jakieś fajne drogi. Mm -hmm. Czy jesteś w Puli, czy jesteś w Emilii Romanii, wszędzie masz po prostu totalnie fajne drogi z zakrętami, dlatego to Clarkson... Skalę, nawet na Sycylii jest, no, coś cudownie. Na, nawet dlatego Clarkson mówi, że to jest Italy is God's Racetrack. No, mhm. bo czyli tor wyścigowy pana Boga, dlatego że po prostu no, oni mogą wszędzie sobie pojechać i w ciągu pięciu minut mają naprawdę fajną zabawę. Oni a my... mają też takie luźne podejście do ograniczeń prędkości, bardzo, z tego co słyszałem. bardzo. Mimo, że to się zmieniło, bo jest bardzo dużo fotoradarów. Ja z Mille Milia przywiozłem bardzo dużo mandatów trzy yy, lata temu już teraz. Mhm. Ale jednak, czy jak się wie, to się jedzie szybko. Znaczy, ja nie wiem, to jest inaczej. Ja przywiozłem bardzo mało mandatów z Mile a w porównaniu, jakby w odniesieniu do tego, co tam się działo. Mm -hmm. Natomiast no, działają te fotoradary, kiedyś się mówiło, że nie działają i że nie działają te na autostradach. Absolutnie działają. Natomiast yy, tam, gdzie nie jest mierzona prędkość, tam wszyscy Włosi jadą 180 i czytając gazetę i prowadząc kolanami. Więc to jest niesamowite. E, Bożeju, jeszcze raz dziękuję Ci. Dziękuję. Za Nie wiem, czy to było ciekawe, ale przynajmniej ktoś się dowiedział, jakie mamy samochody marzeń. Tak. I może sobie zrobić własną listę. Właśnie, może zostawcie swoją listę w tak, komentarzach. To, no. jest, to jest ciekawe, z radością bym je przejrzał, bo tak jak trochę nam brakuje Patryka, wydaje mi się, że każde spojrzenie na te. Listę pięciu samochodów określa trochę priorytety danej osoby i też tak, jego gust. Tak, aut? kim jesteś i co byś chciał robić z samochodami, tak. Bo jestem pewien, że znajdzie się u wielu osób tam na przykład, nie wiem, Toyota Supra mhm. czwartej generacji, mhm. bo jest na tyle kultowa, mhm. albo jakiś Albo Defender, auta. Defender tak, 90. -ka. Dokładnie. No. Także, jeżeli tego słuchacie i macie delikatną dozę inwencji, to serdecznie zapraszamy do zostawienia komentarza pod filmem. I w ogóle możecie sobie to, na przykład, jak będą jakieś bardzo ciekawe propozycje, pokrótce omówić, żeby też ci słuchacze yy, po poczuli, że. Nie, no, najciekawsze no, na pewno. Dokładnie. Najciekawsze na pewno tak zrobimy. No. Tylko nie wysyłajcie ich w wiadomościach prywatnych, bo macie taką. Wielu słuchaczy ma taki pomysł, żeby pisać do mnie prywatnie wiadomości. Mhm. Zostawcie komentarz, to wszyscy zobaczą, będzie dyskusja, będzie ciekawiej. Dokładnie, dokładnie tak. Świetny pomysł. Jej! Yay. Yay. Eee, a ze mną był Błażej Żuławski, znany na Instagramie jako zulaw.ski tak, sulaw.ski, dokładnie. Nic nie wrzucałem od trzech tygodni. Ale zostawiasz ciekawe, angażujące w rozmowę Insta Stories. A za kamerą, jak zawsze, siedział nasz realizator Karol Homka, który nic nie powie, nie wiem czemu przerwałem. I ja jestem Mikołaj. Stachowiak, możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Okiem Kierowcy. A konto podcastu to jest MS Tygodnie. Jesteśmy też na Facebooku jako. Motoryzacyjny skrót tygodnia, a jeśli chcecie wesprzeć ten podcast, to możecie na patronajcie patronite.com. Slash motoryzacyjny. Strasznie dużo informacji. Błażeju, jeszcze raz Ci dziękuję za to, że tutaj przyszedłeś i ze mną porozmawiałeś. Bardzo proszę. Myślałem nawet, żeby was wesprzeć na Patronajcie, ale potem coś mnie powstrzymało i nie zrobiłem tego. To bardzo miła zachęta. Do usłyszenia za tydzień.